Weronika, to bardzo dobre dwa dni dla polskiego snowboardu. Wczoraj dwa medale dziewczyn, dzisiaj dwa medale dziewczyn i do tego srebro Oscara. No chyba lepiej nie mogliście sobie tego zaplanować. Tak, no tegoroczna uniwersjada była naprawdę super i bardzo udana dla snowboardzistów. Jesteśmy bardzo zadowoleni i jesteśmy szczególnie zadowoleni właśnie z osiągnięć teamowych, bo tyle medali jeszcze nie było i fajnie, że wielu z nas się udało. Jeszcze warto przypomnieć, że wczoraj no, my, dziewczyny wszystkie były w czwórce, a Michał także był czwarty, więc to są super wyniki i dzisiejsze też są super. No właśnie, wczoraj zajęłaś chyba najbardziej pechowe dla sportowca, czwarte miejsce. Dużo było w tobie tej takiej sportowej złości. Jak dzisiaj wstałaś, to pomyślałaś sobie, że musisz to wygrać? Tak naprawdę nie było dużo złości, dlatego, bo bardzo cieszyłam się, że dziewczyny miały medale i czwarte miejsce też nie uważałam za złe, ale faktycznie minąć się z medalem było nieprzyjemnie, dlatego bardzo chciałam dzisiaj pokazać się z jak najlepszej strony, ale faktycznie po eliminacjach widziałam, że są ciężkie warunki, więc no, nie nastawiałam się bardzo na medal, bardziej się nastawiałam, że będzie ciężko i trzeba trzymać się na desce i naprawdę, w sensie ciężkie warunki i ciężka jazda, więc fajnie, cieszę się bardzo. No właśnie, do tej pory w Kazachstanie mieliśmy słońce, teraz te warunki znacznie się pogorszyły, bardzo taki padający mocno śnieg przeszkadza snowboardzistom. Trasa była twarda, bo wczoraj w nocy było bardzo zimno, więc było twardo, tylko że były dziury poprzeczne i to było bardzo przeszkadzające i pewnie niestety widać było to na filmach i nagraniach z przejazdów. No ciężko było dzisiaj i no, cieszę się, że się udało dojechać i szczęśliwie się wszystko ułożyło. Jakie teraz plany ma nasza mistrzyni? Będzie czas na wypoczynek, czy może kolejne zawody, a może powrót na uczelnię? No niestety mamy zaplanowany, ten wyjazd jest bardzo długim tripem, mieliśmy wcześniej start na Pucharze Świata w Rogli, przyjechaliśmy prosto tutaj i prosto stąd jedziemy do Bułgarii na Puchar Świata, więc jest bardzo dużo startów i trzeba trenować, no ze względu na to, że teraz trwa kwalifikacja olimpijska, musimy jeździć na wszystkie Puchary Świata, a jak wrócę na uczelnię, no to na pewno będę musiała bardzo nadrabiać.